Polska Myśl Techniczna. Asfalt jest tylko z jednej strony. Nice. Oszczędność. Tego jeszcze nigdzie nie było. Wydaje mi się, że to tak działa w ochrony przyrody, wiesz, żeby nie zbytnio ingerować w las. Przyjechaliśmy do jednej z winnic, która jest tutaj w okolicach Zielonej Góry i idziemy na zwiedzanie i testowanie? Próbowanie wina. Jest to dla mnie totalnie karta nieodkryta, jeszcze jestem pierwszy raz w winnicy i tym bardziej pierwszy raz w winnicy polskiej, więc to wszystko, co tutaj zobaczymy, to będzie dla mnie pierwszy raz. Zobaczymy, nie wiem czego się spodziewać. Jeden krzak na jedną butelkę. To są miliony butelek. Tutaj jest, tak jak tutaj chwilę, to jest 2000 krzaków, tak? Aha. To jest 2000 butelek, ale mamy jeszcze kawałek dalej, stąd 2 hektary i tam mamy 10 tysięcy krzaków, tak? Od lat już kilkunastu zawsze te dwa szczepy łączymy, muskata i mielec drgała. A później każde wino jednoodmianowe robimy, okay. Czyli Pinot Blanc czy Pinot Noir, zawsze aha, każdy szczep jest osobno robiony. I od 4 lat mamy wina certyfikowane, czyli możemy używać nazwy szczepu na etykiecie. Piesek goni drona Łukasza. Musi na drugie fermentacja nastąpi, żeby zrobić bąbelki. A we Włoszech się robi to w wielkich zbiornikach ciśnieniowych, a później się specjalnymi urządzeniami rozlewa już bąbelkami. A w szampanie się robi tak, że się robi wino, wlewa do butelki, uzupełnia tym cukrem i ono fermentuje w butelce, tak? Aha, i tam się te bąbelki wytwarzają. Tam się robią w butelce i później we Francji, jak to było, nie tylko przekręcają później tą butelkę. Chodzi o to, żeby te drożdże spłynęły do szyjki. Okay. Pod kątem trzyma się te butelki, przekręca i te drożdże spływają do szyjki. Później się tą szyjkę zamraża, otwiera się, bo to jest wtedy kapsulowane jak piwo. Aha. Na początku. Otwiera się ten kapsel, te bąbelki wypychają ten lód. Uzupełnia się winem i się korkuje, tak? Więc potem widać, że coś się dzieje złego na winnicy, a po drugie bardzo ładnie wygląda w lecie, jak to wszystko zacznie kwitnąć. Jeju. To przy każdym słupku róże naprawdę bardzo ładnie wyglądają, ale też są z praktycznego punktu zrobione, tak? Z powodu. A lawenda, no żona jest zakochana w lawendzie, tak? Aha. Możemy, to mamy lawendę, aha, a kwestia jest taka, że system korzeniowy jest zupełnie inny, tak? Bo winnica ma bardzo głęboki system, aha, korzeniowy, ona potrafi wejść do 10 metrów korzeń, aha, a lawenda jest płaska, tak? Także, że nie konkurują ze sobą. Nie ma problemu. A daje też aromat, prawda, lawenda, nie? Nie. Ale też, wiecie, mówią coraz częściej tak, że te aromaty lawendowe mogą odstraszać owady, tak? Także nie ma owadów, bo te owady też potrafią na winnicę. To drugie zjawisko wygląda, tak? Jak to wszystko zacznie kwitnąć, to lawenda jest po prostu tak pięknie rozkrzewiona, że... No jest tu przepięknie w tej winnicy, jesteśmy w winnicy Ingrid. Jest po prostu bajka. Zielono, słonecznie. Te wszystkie roślinki tutaj za mną za niedługo będą winem. Także jest super. Bardzo mi się podoba ten klimat i niewiarygodne jest to, że tu ziemia nam to wszystko daje.
tylko leża kula, tak? Ale tutaj cały proces fermentacji przechodzi tutaj, w tym pomieszczeniu. Jeżeli chodzi o inne urządzenia, prasy i tak dalej, to tutaj najczęściej w przejeździe robimy, bo to pomieszczenie jest za małe, żeby tu wszystkie sprzęty zmieścić, tak? Każdy z nas pamięta pewnie, jak rodzice robili wino, że tam cukier, drożdże i jak najbardziej blisko grzejnika, żeby było ciepło i fermentowane. Tak, tak. My robimy inaczej, my zbiorniki chłodzimy. Także każdy ten zbiornik ma płaszcz chłodzący. Wow. W czasie fermentacji mamy chillera, czyli agregat wody lodowej i cały czas w obiegu zamkniętym krąży woda lodowa, żeby trzymać to wino w odpowiedniej temperaturze. Tak, tak tutaj 2100 litrów soku nastawimy, jak ruszy fermentacja, to po dwóch dniach ten zbiornik byłby ciepły. I tutaj zawsze krąży woda lodowa, i ona utrzymujemy fermentację białego wina poniżej 20 stopni, a czerwonego lekko powyżej 20. Ale tu jest u góry, widzę ten, nie wiem jak to się nazywa, to co tak pyka sobie. Nie, w czasie fermentacji jest to całkowicie otworzone, tak? To wino będziecie jakby jak już umizlewać? Butelkować. Butelkować będziemy gdzieś, myślę, że zaczniemy za 3 tygodnie. Tak? I to jest zeszłoroczne? Wszystkie są zeszłoroczne, tak? To są tylko zeszłoroczne wina. One leżakują. Czerwone i tak zlejemy, zbutelkujemy tylko trochę, a rezerwę zostawimy jeszcze na rok, tak? Żeby dwuletnie wino tutaj nie butelkować. Ale białe zawsze butelkujemy, gdzieś nie zaczynamy w połowie czerwca, bo musimy zdążyć opróżnić zbiorniki do następnych zbiorów. No to winograd jest taki winograd, co roku dobieramy jakieś nagrody na to wino. I to jest mój pomysł. To jest moje wino, żona ma inne, ona inne lubi, ona bardziej muskatowe, albo węgustraminowa. Ja zawsze jestem bardziej pinotowy. Takie delikatne. No, też w Austrii, do Austrii jeździliśmy, także tam jakby większość jest tamto na pochodzi. Podręczna piwnica, z której wykonujemy sprzedaż. Także te kosze nieraz nie wypadnie wyglądają, ale one są też niezbędne, bo tutaj mieścimy w te kosze około 2000 butelek. Tak? Także, w takim koszu jest jeszcze 400 parę butelek. No ale tu musimy taki podręczny też magazyn, że przyjeżdżają do nas grupy i tak dalej, żeby po prostu nie chodzić do innych piwnic, tylko że po prostu to, cała sprzedaż odbywa się tutaj stąd. To co, Kasia, zakładasz? Winnicę? No zakładam, ale najpierw muszę chyba w cukolówkę wygrać. Nie, małymi kroczkami. No, ale ten najważniejszy tutaj oczywiście jest, to jest czempion, który zdobyliśmy tytuł czempiona w Polsce. W zeszłym roku też zdobyliśmy w czasie winobrania tytuł najlepszej lubuskiej winy. To się wkłada do wina, tu się pociągnie powietrze, no zaś się to, a tu ma blokadę, tak? Jak się zasysa wino, to się podnosi, a jak się kończy, to się zamyka, tak? I już wino nie wycieka z tego. I to jest do pobierania próbek. Jak to się wszystko zaczęło? Jak to się stało, że macie winnicę? Zupełny przypadek, jak już Ci mówiłem, 20 lat temu chcieliśmy uciec z miasta, z żoną kupiliśmy dom na wsi, ale przy domu, razem z domem kupiliśmy półhektarowe wzgórze południowe, z którymi przez 10 lat nie wiedzieliśmy za bardzo co zrobić. Tak? Nie byliśmy rolnikami, bardziej skupialiśmy się na pracy zawodowej w mieście. Ale kiedyś nasz syn zadał nam pytanie, co za zboże u nas rośnie. Stwierdziliśmy, że to jest taka wysoka trawa, więc weszliśmy na to wzgórze, jak go przekosiliśmy i zobaczyliśmy, że to jest piękny, piękny teren, a że coraz częściej zaglądaliśmy jakby w kierunku wina, zmienialiśmy jakby profil jakby swojego życia, ale też i smaków. Postanowiliśmy założyć winnicę, ale tylko dla siebie. To był projekt dla siebie, dla naszych znajomych, że będziemy produkowali wino, będzie pięknie i sielankowo i romantycznie. Będziemy schodzili do beczki, spuszczali sobie z kranu wino. Ale nie znając się na tym, posadziliśmy 2000 krzaków. W momencie, kiedy pierwsze większe zbiory przyszły i zrobiliśmy 2000 litrów wina, okazało się, że jakby dla nas jest to trochę za dużo, ale za mało też, żeby cokolwiek robić w rynku. Więc w momencie, kiedy się nadarzyła okazja pozyskać grunt, założyliśmy dodatkowo jeszcze 2-hektarową winnicę i w tym momencie uprawiamy 2,5 hektara, 12,5 tysiąca krzaków, z czego planujemy robić 12,5 tysiąca butelek rocznie. Super,
A skąd są Wasze sadzonki? Pierwsze sadzonki polecił nam szkółkę kolega w Słowacji. To było pod samą węgierską granicą, pod Egerem. I tam zakupiliśmy nasze pierwsze sadzonki, które tutaj wszystkie widać. I ta winnica jest założona ze słowackich sadzonek. A tą dużą już nawiązaliśmy współpracę ze szkółką niemiecką. I tam wszystkie sadzonki kupowaliśmy już w Niemczech. Jak długo zajmuje ten proces od właśnie kiełkowania listków po zabutelkowanie wina? Ile to zajmuje? Od zakiełkowania pierwszych listków do zabutelkowania to tak można powiedzieć, że około 14 miesięcy najszybciej. Tak? Taką mamy jakby zasadę, że nie butelkujemy win wcześniej niż po 14 miesięcy od wiosny. Mhm. Czyli tak naprawdę 10 miesięcy od zbiorów. Tak? Mhm. Tak to mniej więcej wygląda. Ale to jest pierwsze butelkowanie, bo czerwone wina staramy się butelkować po 2 latach, tak? Oczywiście jest pewna partia tych czerwonych win, które butelkujemy również po 14 miesiącach, no, po 10 od owocowania, ale staramy się czerwone wina odkładać jeszcze na rok, żeby ono sobie dojrzało. Białe butelkujemy najczęściej gdzieś w okolicach lipca następnego roku po zbiorach. Jest to też podyktowane tym, że mamy ograniczoną ilość zbiorników i przed następnymi zbiorami musimy opróżnić te zbiorniki. Więc dla nas najrozsądniejszą kwestią jest jakby zbutelkowanie tych win i odłożenie również do leżakowania, ale już zbutelkowane. Jak ktoś chce wybrać dobre wino dla kogoś, a nie wie, nie ma pojęcia, to po co sięgnąć? No, powiedzmy, jeżeli chodzi o wybranie dobrego wina, to tak naprawdę nie ma złotego środka, nie, tak? Jest kwestia kompleksowe. Jest tyle kwestia, ludzie mają tyle gustów, że dla każdego jedno wino może być rewelacyjne, dla drugiej osoby może być nie w jego guście, bo unikamy słowa wino jest niedobre. Wino niedobre to jest zepsutym winem. Można nie trafić w gusta klienta, tak? Ale jeżeli ktoś chce naprawdę jakby dobrego doradztwa, to tak on. Zapraszamy do nas, czyli można popróbować różnych rodzajów win i dopasować swoje wino do siebie. I też możemy popowiadać o różnych szczepach i jakby ukierunkować. Ale też są profesjonalne sklepy winiarskie w Polsce, tak zwane winoteki, winebary. I też są profesjonalne osoby, które jakby po rozmowie z klientem i pytając go, czego oczekuje od tego wina, są w stanie wtedy doradzić odpowiednią butelkę lub butelkę wina. Tak? Jeżeli kupujemy w sklepie i patrzymy na etykiety, to nigdy nie wiemy tak naprawdę, co kupimy w środku. Tak?